Witam Was na podsumowaniu sezonu. Zanim jednak przejdę do kwestii związanych z najlepszymi ujęciami sezonu 2023, zapraszam Was oczywiście do pozostawienia śladu po sobie w postaci komentarza, lajka, subskrypcji. Udostępniajcie. A teraz zapraszam Was na film. Trzymajcie się zdrowo. Hej. Nie, to jest nie do pomyślenia. Co tu się z tymi kozakami wyprawia? Nie, jeszcze raz to ujęcie z tego, ale to jest szok. Kozilarz na kozilarzu. Nie, to takiego wysypu tutaj to jeszcze nie było. W ubiegłym roku, co tu pozbierałem, to było tylko namiastka tego, co się dzisiaj tutaj wyprawia. Nie, to jest... kurde. Nie wiem, jak to ująć. O rany. Nie, ja zaczynam zbierać pomału, bo to jest... Nie wiem, jak to... Ale numer. Farma kozielarzy. O, to będzie dobry tytuł dla filmu. Uprawa kozielarzy pod jednym bukiem. Panie i panowie. Kozielarzowa farma rusza. Są dosłownie wszędzie. Małe, duże, średniaczki. Ale co tu się wyprawia? To nawet nie jestem w stanie tego określić. To jest szok. Szok i niedowierzanie. Co tu się dzieje? O rany. Widzicie to? Gdzie nie popatrzę, tam kozielarze. O, troszeczkę za późno na te kozielarze. Co lepsze powybierałem, ale tu setki normalnie. Większe pozostawiam, bo już puzoniki. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Ale zaczynają się też już rydze pokazywać. Tu już jest stary osobnik, owocnik. Ale na nich to jeszcze raczej nie pora, ale wiadomo, rok jest szalony, nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. No dobra, widzimy się przy kolejnych grzybkach, najpierw niech obrobię te. Wiecie co? To tutaj nigdy nie chodzi. Idę, a tu takie kozaczki z jednej paczki. Tu już jeden troszeczkę taki puzonik. Tu taki piękniutki stoi. Spodek bieluśki. A tu takie dwa bratanki. Do tańca i do szklanki. O, zaczyna się to pięknie. I to przy samej drodze. Tego oczywiście puzonka zostawimy. Ale co nas czeka wyżej, to tego najstarsi górale nie wiedzą. Także dajcie mi chwileczkę. Kilka foteczek. I zabieramy się do zbierania. Ten jeden oczywiście, jak mówiłem, zostanie. Niech się rozsiewa.
będą kolejne kozaczki. Nowa dostawa w leśnym butiku. O, akurat trafiły się kolejne dwa borowiki. I to całkiem piękniutkie. Świeże, twarde. Jeden mniejszy, drugi większy trochę. Ale trzeba tu się jeszcze troszeczkę porozglądać, bo mogą jeszcze rosnąć kolejne. Ale są tak poukrywane, także jest jeszcze jeden. Kolejny bąbelek malutki, baryłki. Także to jest piękne miejsce na prawdziwki. Także zaczynamy nowy rozdział na kanale Michu Co Jest Vlog. Dziś ruszamy z borowikami. Przez Was długo wyczekiwane, ale są. Ale są tak pokamuflowane między tymi liściami, że ciężko je jest dostrzec. Także widzimy się już za chwilkę przy kolejnych grzybkach. Także nie uciekajcie, lecimy dalej. No to lecimy w kolejne tereny. Lecimy w nieznane. O, grzybnie czuć. Unosi się, ale grzybków za bardzo tutaj dalej nie widać. Pełno trujaków, pełno grzybów niejadalnych, ale normalnych to na razie nie widać. Zobaczymy, co się przyniesie dalsza trasa. A jak widzicie, kolejne fajne miejscówki, piękne widoki. Zapraszam Was na mojego bloga. Link do strony znajdziecie w opisie. No to lecimy dalej. Stromymi ścieżkami. O, zaczynają się malutkie bąbelki. Spójrzcie, jakie dorodne. To jeszcze kolejne wychodzą. Same czarnuszkie łebki. To jeszcze kolejny. Cała gromadka. Ale obok muchomorek. Świeży, co dopiero się wyłonił. A to lecimy dalej. O, i taka gromadka się trafiła w jednym miejscu. Mamy takie 3-4 metry kwadratowe przestrzeń, ale z królem po środku, borowiczek szlachetny. No to teraz jeszcze trzeba się porozglądać, bo jest ich tu cenimera, ale oczy dostają nieźle po garach. Lecimy dalej. No i mamy kolejnego mister borowika szlachetnego. Piękne zdjęcia pójdą na miniaturkę. A filmik zobaczycie już niedługo. Gdzieś piękny wypad na grzyby. Także ruszamy dalej. O, kolejna miejscówka, ale tym razem z maślakami. Spójrzcie właśnie, jak się rozbrykały. Żółciutko. Pełno ich tutaj. Jak pewnie zauważyliście, jestem zmachany, zdyszany jak stary parowóz, ale pomału kieruję się już do wyjścia. Maziaków nie zbieram. Nie chcę, aby się pokleiły razem z pozostałymi grzybkami. Dlatego też ruszam na zewnątrz tego lasu i gdzie zakończymy nasze dzisiejsze grzybobranie. Oczywiście zahaczając jeszcze o podsumowanie dzisiejszego dnia. Także widzimy się już na podsumowaniu.